Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem trochę o kawie, na której temat istnieje mnóstwo mitów. Podstawowym tak naprawdę mitem na temat kawy jest to, że kawa rozpuszczalna jest niezdrowa i tutaj należy pić kawę tylko sypaną czy z ekspresu czy z metod alternatywnych, jednak badania wykazały, że kawa rozpuszczalna jak najbardziej też zdrowa jest, i ogólnie kawa jest uważana za napój zdrowy, jak najbardziej dla zdrowia można go spożywać. Tutaj w kwestii pobudzenia lub efektów zdrowotnych są to dwie różne kwestie, tak? Jeżeli chcemy spożywać kawę dla efektów zdrowotnych, to inaczej powinniśmy ją spożywać niż dla kwestii pobudzenia, co mówimy sobie za za chwilę, ale jak najbardziej kawa jest napojem zdrowym, niezależnie od rodzaju kawy. Ja jestem oczywiście większym zwolennikiem pod względem zdrowotnym metod alternatywnych parzenia kawy, czy to drip, aeropress, czy cold brew, tego typu, hemex, tego typu kawy uważam, że są zdrowsze, jednak znowu nie ma aż takich szerokich badań na temat tego typu rodzajem kawy, jednak mogą one mieć więcej polifenoli i związków aktywnych, przeciwutleniaczy, ale kawę pijmy taką, jaką po prostu lubimy. Oczywiście lepiej jest pić kawę czarną niż z mlekiem, cukrem i z innymi dodatkami, ale tutaj znowu no, jakieś tam mleko czy inne rzeczy yy, będą wpływały na to na pewno, że kawa zawiera kalorie w sobie, bo kawa sama w sobie nie zawiera kalorii, ale jeżeli to bilansujemy jakoś w diecie, no to będzie yy, efekt powiedzmy, że w miarę, w miarę podobnie jakoś to mega tego efektu nie zaburzy, tak samo jak łyżeczka cukru dodana do kawy. Nie są to jakieś ogromne ilości kalorii, które powodują od razu tycie, ale jeżeli mamy kawę, w której jest trochę wody, bardzo dużo mleka tłustego i jeszcze dużo cukru, no to już nawet kilkaset kalorii w takiej kawie możemy sobie dostarczyć, szczególnie jeżeli to jest kawa z jakieś tam sieci y, kawiarni, które właśnie robią late czy white flat, które mają po prostu mnóstwo dodatków i tych kalorii naprawdę sporo, więc to jest jedna kwestia druga kwestia to jest spożywanie kawy z posiłkami, kawy nie powinniśmy spożywać z posiłkami, jako że hamuje ona wchłanianie różnych składników pokarmowych szczególnie żelaza, jeżeli ktoś szczególnie ma anemię, nie powinien posiłku, kawy spożywać z posiłkiem szczególnie bogatym w żelazo, bo po prostu hamuje to wchłanianie posiłków, tak samo nie, nie, raczej nie należy popijać kawą suplementów bo znowu będzie wpływać negatywnie na wchłanianie, dla wielu osób kawa na czczo też może być niewskazana, jeżeli ktoś jest nadmiernie pobudzony, przemęczony albo też ma podrażniony układ pokarmowy i na nią reaguje, ale to warto już sprawdzić u siebie, jak na kawę i jaki rodzaj kawy reagujemy, o jakiej porze kiedy ją spożywać. Na pewno nie należy kawy spożywać krócej niż 6 godzin przed snem, ponieważ okres półtrwania kofeiny to jest 6 godzin i nawet jeżeli nie czujemy tego, to i tak jakość snu będzie pogorszona, jeżeli pijemy kawę krócej niż 6 godzin przed snem, czyli na przykład jeżeli kładziemy się o 22, to po 16 kawy nie powinniśmy spożywać. W ciągu dnia jak najbardziej te dwie 3 kawy możemy spożyć, jeżeli to robimy, powiedzmy, dla takiego zdrowia, samopoczucia, Smaku tak, to jak najbardziej jest ok, ale jest ten efekt powodzenia, o którym mówiłem: kofeina bardzo szybko buduje tolerancję, jeżeli chodzi o taki efekt właśnie hamowania zmęczenia, bo kofeina blokuje receptory adenozyny, która powoduje w ciągu dnia zmęczenie. No i wypicie kawy powoduje, że jesteśmy mniej zmęczeni, tak to zmęczenie mija, w tym celu najczęściej kawa jest stosowana. Jednak jeżeli ktoś regularnie spożywa kawę, kofeinę w jakimkolwiek innym tam też produkcie, to bardzo szybko ta tolerancja jest budowana, powiedzmy, że w ciągu dwóch tygodni już praktycznie tego pobudzenia w ogóle nie ma. Dlatego też jeżeli chcemy Kofeinę spożywać przed treningiem, na przykład jako pobudzenie, czy jako w jakichś wyjątkowych sytuacjach, gdzie się nie wyspaliśmy, czy gdzie chcemy być bardziej pobudzeni, to zdecydowanie lepiej jest po prostu y, przez kilka dni jej nie pić, na przykład spożywać ją co drugi dzień, co trzeci dzień i w wyjątkowych sytuacjach ją spożywać, a nie na co dzień i też w ogromnych dawkach, bo ten efekt znik. Kofeina oprócz tego, że może pobudzać czy bardziej hamować zmęczenie, y, wspiera też spalanie tkanki tłuszczowej, oczywiście w niewielkim stopniu, hamuje też apety w niewielkim stopniu, ale jest to na pewno taki repertuar, który możemy przy odchudzaniu wykorzystać fajne jak najbardziej to jest bardzo dobrze przebadana pod względem odchudzania, że jakiś tam niewielki efekt na utlenianie kwasów tłuszczowych oraz na apetyt jak najbardziej ma. Co ważne, u osób bardzo rzadko spożywających kofeinę, można trochę podnieść ciśnienie krwi, u osób spożywających regularnie ją regularnie, tego efektu praktycznie nie ma. No i dodatkowo są osoby bardzo wrażliwe genetycznie na kofeinę, które rozkładają ją bardzo powoli, są enzymy genetycznie właśnie za to odpowiedzialne i są osoby, które szybko lub wolno metabolizują kofeinę i dlatego na przykład ktoś po jednej filiżance kawy czuje się roztrzęsiony i po prostu mega no wręcz rozkojarzony i nadmiernie pobudzony, a są osoby, które wypiją Cztery filiżanki, czy potrójne po espresso, i nic im nie jest, więc, jest to też kwestia i tolerancji, i predyspozycji genetycznych. Na predyspozycje genetyczne ciężko mieć duży wpływ. Są też badania naukowe, które wpływa, wykazują negatywny wpływ kawy na zdrowie. Prawdopodobnie dotyczą one osób, które źle metabolizują po prostu kofeinę, więc warto zwrócić na to uwagę. Kawę możemy też upgrade'ować, możemy poprawić ją w pewnym stopniu, jeżeli mamy jakieś cele, na przykład dla koncentracji, czy dla poziomu energii, czy podczas ketozy. Bardzo znana jest kawa kuloodporna z olejem MCT albo z, ewentualnie z olejem kokosowym, ale zdecydowanie bardziej polecałbym olej MCT niż olej kokosowy, ponieważ ma on trochę inne właściwości i lepiej się sprawdzi w tym wypadku. Ewentualnie daje się do niej masło, i masło klarowane, ale ja bym się skupił głównie na oleju MCT. Olej MCT jest takim. Tłuszczem, średnio łańcuchowym kwasem tłuszczowym, są to średnio -łańcuchowe kwasy tłuszczowe, które bardzo szybko zamieniają się w energię, można powiedzieć, że jak węglowodany i tę energię dosyć szybko podnoszą, mogą powiedzmy, że w pewnym stopniu pobudzać, a przed treningiem zwiększać wydolności. Tutaj, właśnie na treningu. Co ważne, do oleju NCT trzeba się znowu też przystosować. To znaczy, zaczynamy od bardzo małych dawek, poniżej 5 ml, ponieważ większe dawki spożyte jednorazowo u osoby nieprzyzwyczajonej powodują po prostu zaburzenia układu pokarmowego, bóle brzucha, biegunki itd. Dlatego zaczynamy od małych dawek i powoli je zwiększamy. Inną rzeczą, którą polecam dodawać do kawy, jeżeli stosujemy ją w celach poprawy pracy mózgu, jest L-talina. L-talina to jest aminokwas, który występuje właściwie jedynie w zielonej herbacie. Nie występuje on w mięsie, czy czy, czy w nabiale i w połączeniu z kofeiną dają taką bardziej stabilną energię, koncentrację i zmniejsza taki efekt pobudzenia, tylko tak bardziej stabilnie ta energia tutaj jest powiedzmy dawkowana. Bardzo dobrze się u wielu osób sprawdza właśnie na pracę umysłową, spożywanie takiej kofeiny. No i oczywiście druga kwestia to jest kawa z grzybami. Bardzo też polecam, bardzo fajnie wpływa na pracę mózgu. Przeważnie jest to kawa plus Lion's Main, dobry ekstrakt, standardyzowany, polecałbym i do tego ewentualnie czaga, ale to już jest kwestia znowu mniej przebadana że szczególnie skupiłem się na Lions Main, ewentualnie Chaga, ewentualnie inne grzybki jak kordyceps, ale przede wszystkim Lions Main jak najbardziej też znowu na taką pracę umysłową, na y, koncentrację bardzo fajnie może wpływać, w ten sposób możemy taką kawę upgradeować i po prostu wykorzystywać ją na przykład jako y, element przed pracą umysłową, tak? Wtedy na przykład spożywamy też taką kawę na czczo jeżeli nic się po niej nam nie dzieje, y, dodajemy do niej na przykład grzybki i wtedy mamy taki poziom energii bardzo fajny przez kilka godzin, ale oczywiście możemy też tam w ciągu dnia to jak najbardziej spożyć, także tyle. Informacji na temat kawy. Jak najbardziej, jeżeli kawę lubicie, dobrze tolerujecie to, jak najbardziej warto ją spożywać. Jeżeli macie jakieś określone cele, może nie codziennie, ale w zależności od tego, po prostu, jakie macie cele, dobierzcie dawkę kawy, kofeiny pod swoje cele i możecie też dodawać do niej różne kwestie, które wspiera, wspierają właśnie działanie kofeiny.